Ośrodek górski nazywa się Ostoja, znajduje się w Jodłowie. Bardzo przyjemny ośrodek. Jest tutaj sprzęt, dawny sprzęt użytku domowego, wagi, wanny, stare pralki i inny sprzęt. No, wróciliśmy przed chwilą ze Śnieżnika, właściwie z Trójmorskiego Wierchu i zaraz zmierzamy do domu. Robi się wieczór, słonko zaraz będzie zachodzić, już góry i te dalsze słabo widoczne są, zaczyna się w powietrzu zbierać mgła. Słonko się niedługo schowa, teraz jesienią szybko się słonko chowa. O, właśnie przyjechaliśmy tym samochodem z Ryśkiem. Chodź, Rysiek, troszeczkę... Nie chce cię wyjść? Chodź, trochę wyjdziesz. Zobaczysz. Popatrzysz trochę na te różności. No, zbliżam się właśnie do tego muzeum na świeżym powietrzu, żeby pokazać ten sprzęt. Jeszcze raz góry. Tu jest taka hala odkryta właśnie w Jodłowie, na której znajduje się ośrodek. Jest tu bardzo przyjemnie, miło, wiatr ustał. Mieliśmy dzisiaj bardzo wieczny dzień tam wyżej w górach. Było tak przyjemnie, że aż szkoda odjeżdżać. A wróciliśmy z tego kierunku, w którym przed chwilą przejeżdżał samochód. Oczywiście Trójmorskiego Wierchu stąd nie widać. Sporo kilometrów jest tam. Można sobie wybrać szlak jakiś, którym się chce iść. Jest dużo wiatrołomów na stokach. Bardzo dużo to wszystko widzieliśmy i sporo zdjęć narobiłem z tych miejsc, gdzie wichury, wiatry halne porobiły niezłe spustoszenia. Widziałem nowe nasadzenia i nie tylko drzew iglastych, ale też i drzew liściastych. Pewnie tym, którzy sadzili, zależy na różnorodności nasadzeń i bardzo dobrze. I na tym kończę filmik.